Chciałbym posiadać tak zwany paryski wygląd i mówić nienaganną polszczyzną, bez żydowskiego akcentu, bo przecież miały podwójną tożsamość. Rozmawiam z Marią Żynel, reżyserką współpracującą z Białostockim Teatrem w ramach tym razem bardzo ciekawego projektu, czyli projektu Connect Up. A ty, Marysiu, jesteś reżyserką odpowiedzialną za najnowszą premierę w Białostockim Teatrze Lalek o takiej dwuznacznej chyba nazwie GPS czy GPS? Mówimy zwykle o tym GPS, tak to zostało wymyślone, ale ten tytuł ma rozwinięcie, które jest bardzo ważne, bo rozwinięciem jest getto pod stopami. Więc powstało to bardziej właśnie myśląc o lokacji, o Białymstoku, ale rzeczywiście uzupełnienie przyszło później, ale jestem z niego bardzo zadowolona i też tak w skrócie mówimy sobie o tym, oczywiście GPS, ale ja o tym myślę jako o getcie pod stopami, dlatego że to jest w zasadzie nasz temat jakiś główny, to jest ta warstwa wewnętrzna, ideowa, do której się odnosimy. Długo tu siedzisz? Daj! Długo! Czuję. Ja jestem białostoczaninem z 50-letnim stażem i przyznam szczerze, bardzo mało o getcie białostockim wiem. Tak, i nie jesteś jedyny. Myślę, że to jest przestrzeń, to jest fakt z naszej historii, to jest jakiś taki jeden z ważnych kamieni, jakichś fundamentów tego naszego miasta. To ma różne bardzo konteksty, bo no getto oczywiście jest wiadomo miejscem, w którym zostali zgromadzeni białostoccy Żydzi, którzy stanowili wtedy bardzo istotną część społeczeństwa naszego miasta. Jeżeli nie większość naszego społeczeństwa. Tak, no mówi się, różnie historycy o tym opowiadają, czasami o tym, że to była połowa, albo niemal połowa, albo nawet ponad połowa, więc to było istotne ze względu na to, co było przed gettem. Getto to jest właśnie wynik tego, że ci Żydzi, ludzie tej narodowości, tego wyznania, Polacy wyznania żydowskiego, pochodzenia żydowskiego, czy też Żydzi po prostu, różnie się oczywiście identyfikujący, mówiący w języku jidysz, mówiący w języku polskim, tutaj byli w tak dużej liczbie i oni no, zostali, nie tylko oni, bo również z okolicy całej do tego naszego getta, naszego, ich, właśnie czyjego, tego właśnie getta, które było w naszym mieście, zostali tam spędzeni, można powiedzieć, zmuszeni do zamieszkania, ale zanim to się stało, to byli bardzo istotnymi mieszkańcami naszego miasta, którzy tutaj byli od wieków, od początków samego naszego miasta, którzy stanowili o jego tkance kulturowej, którzy stanowili o jego tkance na pewno gospodarczej, przemysłowej. Oczywiście wiadomo, że to ma różne oblicza, bo to było i trudne dla Białostoczan i dla mieszkańców żydowskich Białostoczan, ale też na pewno bez nich, bez ich wkładu, bez ich obecności tutaj nasze miasto nie wyglądałoby tak, jak wyglądało. No, lepiej albo gorzej, wszyscy znamy historię Holokaustu, znamy, że mamy świadomość tego, że to obrzydliwe wydarzenie miało miejsce. Czy myślisz o tym, że można o tych traumatycznych i obrzydliwych, tak jak powiedziałem, historiach mówić inaczej? Znaczy tak, no staramy się oczywiście, stara się ekipa aktorska, choreograficzna, muzyczna, żeby to właśnie nie była tylko opowieść o tragedii. To jest jakby coś, co oczywiście kładzie się cieniem i dominuje. Z tego powodu o tym opowiadamy, dlatego że zdarzyła się ta tragedia. Pewnie gdyby się nie zdarzyła, nie byłoby potrzeby, nie byłoby tych faktów, nie byłoby tej właśnie historii, która jest, ale no to jest na pewno zagadnienie, które już jest od lat zgłębiane, ostatnio też dużo szerzej rozpowszechniane. To jest wiedza, której nam dostarczają dzięki badaniom psychologowie społeczni, czyli wiedza o tym też, jak to działa, w jaki sposób właściwie mówić o przeszłości, mówić o wydarzeniach traumatycznych, jakim niewątpliwie był cały Holokaust, zagłada, Shoah, jakim niewątpliwie była fakt istnienia gett i jak niewątpliwie zagłada getta również białostockiego, które zginęło w Treblince i Majdanku w większości. Troszkę oczywiście jakaś część ludzi się uratowała, ale głównie zginęli w tamtych miejscach, w tamtych obozach. I teraz jak mówić bez opatowania właśnie tą tragedią, dlatego że to bazuje na poczuciu wzbudzania winy. A teraz co są winni młodzi białostoczanie, młodzi ludzie,
nawet na świecie, w Europie, bo jako, że jest to Connect Up, to zobaczą to też ludzie w innych miejscach Europy przynajmniej. Cóż, oni są winni temu. Oni jakby w jakimś sensie nie mają z tym nic, wspólnego i jedyne, ale jednocześnie z jakiegoś powodu wiemy, że ważne jest to, żeby o tym wiedzieć. Że ważne jest, żeby właśnie mieć tę świadomość, żebyśmy nie byli, tak jak powiedziałeś o sobie, ale myślę, że no rzeczywiście tematyką żydowską się interesuje już od takiego czasu licealnego. Oczywiście to była jakaś powierzchowna, taka bardziej fascynacja może kulturą niż historią. Nie jestem przecież historyczką, ale w jakimś sensie mam jakiś taki, jakąś taką szczególny stosunek do tego. Ale rzeczywiście od paru lat jakoś bardziej się tym zajmuję, też w innych projektach gdzieś dotyczących właśnie historii lokalnej, historii naszego miasta, bardziej muzycznych. Tam się do tego też odnosiłam i zaczęłam to poznawać i już troszeczkę wyszło z tej właśnie z tej większości, w której też byłam przez wiele lat, czyli tej, która w ogóle nie wie, że to miało miejsce. Że wiemy o Holokauście ogólnie, ale tak lokalnie, o tym skąd pochodzimy, co się działo w naszym mieście, a getto to był bardzo duży kawałek centrum Białegostoku. Ulica dzisiejsza Malmeda, ulica dzisiejsza Białówny, ulica Jurowiecka, to wszystko było getto. A przypomnijmy, że na przykład ulicy Alei Piłsudskiego w ogóle nie było, bo ona przechodzi przez sam środek. Tak, ona idzie przez ruiny właśnie getta, dokładnie tak, tak. Więc to po prostu jest samo serce dzisiejszego miasta, samo centrum, więc to nasze serce miasta jest na gruzach dzisiejszego miasta, które też było centrum. I teraz mamy nazwę właśnie Malmeda, mamy nazwę Zamenhofa i często się nie zastanawiamy, co to są za nazwy, czy jakieś nazwisko oczywiście. Zamenhof oczywiście jest bardziej znany, on był troszeczkę wcześniej, przed gettem, tak? I też szybko wyjechał, więc to wszystko go nie dotyczyło, to jest troszeczkę wcześniejszy czas, ale cała reszta, jak właśnie Itzhak Malmed, który jest też jednym z takich małych bohaterów naszego spektaklu właśnie, gdzie mówimy właśnie o tym, gdzie jest ulica Malmeda, która kiedyś przecież nie była ulicą Malmeda, była ulicą Kupiecką, właśnie w sercu getta. Dlaczego, jakby do kogo, do czego, do jakich zdarzeń się one odnoszą. To, o czym bym bardzo chciała, żeby ten spektakl też był, to nie tylko o tragedii, ale o tym, że byli tacy ludzie, zupełnie inni niż my, a jednocześnie tacy sami jak my. Tak samo jak my mieli emocje, mieli trudności, tak samo jak wszędzie na świecie, gdzie się dzieją tak straszne rzeczy, a dzieją się przecież dosyć blisko, coraz bliżej nas niestety, niestety w ogóle, przeżywają te rzeczy, tak samo one się odkładają cieniem na życiach, one kończą życia, ale poza tym faktem to jest kwestia po prostu jakiegoś człowieczeństwa, tego, że nawet jeżeli jesteśmy inni, to na tym poziomie odczuwania więzi z naszymi najbliższymi, na poziomie strachu, na poziomie nadziei, na poziomie odczuwania szczęścia, miłości, pod tym względem w jakimś sensie jesteśmy tacy sami. Te rzeczy działają podobnie i teraz myślę, że to jest jakaś taka, mam nadzieję, o tym myślę, wartość uniwersalna, że jakby mówimy o innych ludziach, których nie ma z tego powodu, że byli kimś niby innym niż my, ale też byli tym kimś takim samym, tylko oznaczonym jako inni i to jest taki wątek getta, który nie jest gettem już fizycznym, nie jest tym gettem białostockim, nie jest gettem, czyli zamkniętą dzielnicą, tylko jest jakimś takim rodzajem getta, w które my się sami wzajemnie wpychamy, nadając sobie jakieś łatki. I jeden z istotnych też wątków, który w spektaklu poruszamy, czyli też taki przekaz pokoleniowy, bo mamy bohatera, głównego bohatera, czyli Bena, to jest bohater, który jest inspirowany dwiema postaciami faktycznymi, które się zdarzyły w historii naszego miasta. Jedna z tych postaci to jest Samuel Pizar, czyli bardzo, bardzo ważna figura, jeśli chodzi o też politykę amerykańską później, tak, kiedy już z naszego getta, które przetrwał, wydostał się, przeszedł obozy koncentracyjne, a druga to jest Ben Midler, to jest tak zwany ostatni białystoker, który był inspiracją dla książki, która powstała nie tak dawno, została wydana też z okazji rocznicy powstania właśnie w getcie w ubiegłym roku, którą mieliśmy, okrągłej rocznicy, i który jeszcze żyje, który jest nazywany ostatnim białostokerem, który mieszka w Stanach Zjednoczonych, który w te wakacje był w Białymstoku, którego poznałam, z którym rozmawiałam. Pan Ben, lat 92, który wciąż jeździ, przeszedł 6 obozów koncentracyjnych. Niesamowite.
jeszcze pamięta, gdzie mieszkał w Białymstoku, przetrwał to wszystko, ma dzieci i jest rentierem, emerytem w Stanach Zjednoczonych i jeszcze to wszystko pamięta i odwiedził Białystok ostatnio. A powiedz mi, parę miesięcy temu, już nie wchodząc w szczegóły, na deskach sceny, na której teraz jesteśmy, odbyło się performatywne czytanie czegoś, co miało być zalążkiem, jak rozumiem, GPS-u. Jak to czytanie ma się do dzisiejszego scenariusza? Czy odeszłaś od tego pierwotnego założenia? Autorką scenariusza jesteś ty, jak rozumiem, i Ulia... Julia Bilińska, tak, Julia Biliński, tak, ukraińska też reżyserka, scenografka, właśnie autorka tekstów, ale tak, na pewno wspólnym elementem są materiały źródłowe, do których, z których czytanie w 9% się składało i rzeczywiście to były pamiętniki czy wspomnienia z getta białostockiego, jakieś relacje i to było kilka źródeł, z których korzystałam i z tego jakiś kolażowy scenariusz powstał, więc to była baza i to się opierało głównie na tekście. A w tej chwili są wątki, które tam się pojawiły, czyli na przykład wątek Samuela Pizara, który tam też był obecny, zamykał i otwierał, powiedzmy, tę historię. Ale niektóre wątki ze względu na ich sceniczność, na możliwość opowiedzenia tego też poza tekstem, zainscenizowania w jakiś, z użyciem formy, właśnie teatru formy, teatru lalek szeroko rozumianego, zostały zmienione. I też ze względu na dostosowanie trochę do widowni, no bo właśnie również, żeby czasami historie były zbyt skomplikowane i na przykład mamy innego bohatera, o którym mówimy, ale on jest inspirowany także tamtym bohaterem, który tam funkcjonował. Na przykład właśnie mamy bohatera, jednym z bohaterów jest Itzhak Malmet, jednym z bohaterów jest również Mordechai Tannenbaum, który był jednym z dowódców powstania w białostockim getcie. Powstania lub nie powstania, również historycy nie są zgodni co do tego, jedni nazywają to powstaniem, inni mówią, że to był jakiś rodzaj zrywu, ale który był zbyt efemeryczny, krótki i mało znaczący. Więc to się gdzieś krążymy wokół tej atmosfery, wokół tych tematów i postaci, ale w różny sposób. No teraz też mówimy dla widza, właśnie tak sobie to określiliśmy, 11+, czyli okay. Starsze dzieciaki, młodzież i dorośli. Również opowiadamy o trudnych rzeczach, bo opowiadamy między innymi o spaleniu wielkiej synagogi, więc to jest jakiś straszliwy wątek, który się wydarzył, który jeszcze przed gettem się wydarzył, ale to jest jeden z bardzo jakby takich istotnych wątków, w którym zamykamy gdzieś spektakl też. Za tobą w tle chyba właśnie makieta Wielkiej Synagogi. Tak, jeszcze nie skończona, ale oczywiście, tak. Bo jesteśmy w trakcie prób, to jest jasne. Czy jesteś w stanie zdradzić nam odrobinę szczegółów, jeżeli chodzi właśnie o formę, to znaczy czym się będziesz posługiwała, jakimi formami będziesz budowała ten spektakl? Jest duży rozrzut, dlatego że tutaj się nie posługujemy jednolitym żadnym takim kluczem, ale drewno i papier to są takie tworzywa, które nas prowadzą. Papier, a wspominam od razu o papierze, dlatego że posługujemy się zdjęciami. I z nich gdzieś wychodzimy i w jakiś sposób je przetwarzamy. Drewno to jest skojarzenie już bardziej odnoszące się właśnie do drewnianej architektury, trochę do elementów właśnie, które, oczywiście synagoga to może nie, ale rzeczywiście też białostockie dzielnice żydowskie, może nie samo getto, to były drewniane domki w większości, prawda, Hanajki, drewniana, biedna dzielnica, ale też do klocków i dziecinnej zabawy, do właśnie czegoś, co jest proste, ale mieści w sobie też bardzo wiele znaczeń, które mu nadajemy, czyli to jest klocek, ten klocek ze zdjęciem staje się człowiekiem, ten klocek wybudowany staje się jakby połączony w jakąś konstrukcję budynkiem, osiedlem, w końcu gettem. Więc to są takie rzeczy. Mamy też maski, półmaski, mamy małą taką lalkę, to się nazywa stolikówka, mamy lalki planszety, które są lalkami robionymi ze zdjęć, ale już nie stricte zdjęciami, tylko w jakimś kształcie. Więc z tych form mamy projekcje, które też są jakąś formą, aktorzy też w jakiś sformalizowany sposób w niektórych scenach się poruszają.
działają, więc mamy tej formy różnego rodzaju bardzo dużo. Specjalnie pytam, bo jednak białostocki teatr lalek słynie z eksperymentów, słynie z przecierania nowych ścieżek, jeżeli chodzi właśnie o te formy lalkowe. Bardzo mnie cieszy to, że w Twoim spektaklu też takie rzeczy zobaczymy. Przy czym jest też mnóstwo tak zwanego żywego planu, tak, planu dramatycznego, czyli mamy aktorów, którzy grają postaci, którzy gdzieś dialogują sobie w tym czasie tu i teraz, i mamy przeniesienia w przeszłość, które właśnie za pomocą jakiegoś świata plastyki ożywionej formy poruszamy, więc to są takie podstawowe dwie warstwy, które właśnie ta druga, formalna, jest bardzo zróżnicowana. Duży super wachlarz. Chciałbym Cię jeszcze spytać o muzykę, kogo zaprosiłaś do współpracy, jeżeli chodzi o muzykę, bo za scenografię, jeśli dobrze rozumiem, odpowiadasz Ty sama. Tak. Kto to wymyślił, nie wiem, ale tak jest. Tak, odpowiadam ja za scenografię, za muzykę odpowiada Michał Siwak, mój kolega, zresztą białostoczanin także, z którym już współpracowałam kilkukrotnie i poprosiłam go tutaj o stworzenie muzyki, która łączy gdzieś muzykę współczesną, którą ja się zajmuję, elektroniczną, z jakimiś wątkami, takimi cytatami i tłami dźwiękowymi, a takimi jakimiś atmosferami trochę w stylu filmowym, ale również z, no wiadomo, jakimiś takimi wątkami żydowskimi. No to nie są jedyne i główne wątki, ale oczywiście właśnie mieszamy je ze współczesnością, więc to jest Michał. Pracuje z nami jeszcze Anna Sawicka-Chodun, która jest autorką choreografii, bardziej ruchu może scenicznego, również białostoczanka, więc tak poza tym jest Julia, która właśnie pochodzi z Ukrainy, jest Ukrainką, no i tak poza tym to białostocka stricte ekipa, cała nasza ekipa też aktorska, czyli pan Wiesław Czupi, Piński, Błażej Piotrowski, Mateusz Smaczny oraz Magda Udziejewska. To jest ekipa również Białostoczan lub okolice, więc jesteśmy w takim rzeczywiście... Lokalsi, my sami o sobie. Z o sobie, o nas, o naszych przodkach jakoś, tak? To właściwie wiemy wszystko. Adresujemy ten spektakl do ludzi 11-letnich i starszych. Tak. Czyli to są te ostatnie klasy szkoły podstawowej i ogólnie. Myślę, że do dorosłych. Myślę, że spokojnie, tak mi się wydaje, jeszcze spektakl nie jest w 100% skończony, ale już mam takie poczucie, że myślę, że że w sposób naturalny dorośli też znajdą w nim wątki dla siebie, tak. A już troszeczkę się denerwujesz przed premierą? Jeszcze się nie denerwuję, to jest jeszcze jestem na takim zmęczeniu adrenalinie, że jeszcze po prostu staram się znaleźć siły, żeby dociągnąć do końca, żeby nie dać się zjeść stresom również osób dookoła, które mają powód, żeby się stresować, więc być może odczuję stres dopiero po wszystkim, albo przed samą premierą, to czasami tak zaskakuje właśnie, nagle odpuszcza i dopiero wtedy, o Boże, co było. Maria Żynel, reżyserka w białostockim Teatrze Lalek. Rozmawialiśmy na okoliczność powstania najnowszej premiery w naszym teatrze Getto pod stopami, GPS. Zapraszamy bardzo serdecznie. Bardzo zapraszam.